Witamy Państwa w grudniowym wydaniu magazynu samorządowego. Audycję rozpoczynamy od prezentacji inwestycji gminnych, które realizowane były jesienią tego roku. Gotowa jest droga łącząca ulicę Helsztyńskiego z placem Karola Marcinkowskiego. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec sierpnia, trwała do 10 listopada i obejmowała budowę kanalizacji deszczowej oraz drogi i parkingów. Nowa jezdnia umożliwia sprawną komunikację kołową i pieszą w tej części miasta i stanowi alternatywny przejazd do dróg jednokierunkowych zlokalizowanych na placu Karola Marcinkowskiego. Nowa ulica jest dwukierunkowa i można nią swobodnie przejechać od wjazdu przy markecie Netto do wyjazdu w sąsiedztwie osiedla Gawrony. Inwestycja kosztowała nieco ponad 520 tysięcy złotych. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo drogowe Drogbud Gostyń. Drogbud Gostyń był również wykonawcą inwestycji ulicy przy dworcu. Przejazd tą boczną, do niedawna niezbyt uczęszczaną drogą, stał się bardzo uciążliwy dla wielu mieszkańców po tym, jak powstała tu przychodnia. Droga zaniedbana, z dziurami i niekompletną nawierzchnią, wymagała szybkiej naprawy. Niestety gmina nie mogła nic zdziałać, dopóki nie porozumiała się w tej sprawie z właścicielem jezdni, czyli spółką PKP, niezainteresowaną realizacją inwestycji. Teraz strony zawarły w tej sprawie porozumienie. W bieżącym roku urząd podpisał porozumienie, jak i później umowę najmu na tą ulicę. Inwestycja realizowana była jesienią. Droga jest już gotowa. Remont, który polegał na profilowaniu nawierzchni wraz z profilowaniem i wyrównaniem studzienek, kanalizacji deszczowej, jak i również kanalizacji sanitarnej na długości 500 metrów bieżących. Inwestycja kosztowała 200 tysięcy złotych. Podpisanie umowy najmu z PKP ma jeszcze jeden atut. Teraz gmina ma podstawę prawną, aby odśnieżać te jezdnie, więc zapewne nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy drogę tak zasypało, że przejazd nie był możliwy. Jesienią rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja na Głogówku. Budowa drogi, która połączy ulicę Czereśniową z parkingiem i drogą wokół Bazyliki Świętogórskiej. W tym roku pogoda pozwoliła na pobudowanie około 200 metrów odwodnienia. Wiosną prace zostaną wznowione. Powstanie nowa droga oraz parkingi naprzeciwko bramy cmentarza, a także wzdłuż nowej drogi. W sumie przybędzie ponad 100 nowych miejsc parkingowych. Nowa ulica liczyć będzie ponad 400 metrów. Koszt całej inwestycji zamknąć ma się w kwocie 1,5 miliona złotych. Pracę wykonuje firma Mada z Podrzecza. Koniec robót zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Rozpoczęta jest też inwestycja na placu przy Górze Zamkowej. Roboty polegają przede wszystkim na wyrównaniu terenu i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Przetarg na realizację tego zadania został rozstrzygnięty w październiku. Wpłynęła oferta tylko jednej firmy, która wykonuje roboty. To przedsiębiorstwo Drogbud, które zaoferowało kwotę 80 tysięcy złotych za wykonanie prac. Inwestycja realizowana jest na obszarze 3000 metrów kwadratowych. Zakres prac na kartodromie jest to profilowanie blisko 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Tej powierzchni, która w tej chwili jest użytkowana przez kartodrom jako miejsca postojowe, jak i również miejsca szkolenia kierowców. Ten odcinek ma być alternatywną drogą w razie wystąpienia utrudnień w ruchu na rynku. Również w przypadku tej inwestycji roboty będą kontynuowane, jak tylko pozwoli na to pogoda. W tym roku zakończył się trwający kilka sezonów generalny remont Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik. Budynek ma teraz nie tylko nową elewację, ale też piękne wnętrze. Na przestrzeni minionych 4 lat wykonano remont dachu, ocieplenie i malowanie budynku, położono kostkę brukową wokół obiektu, wyremontowano gruntownie łazienki, biura i korytarze. Gruntowną modernizację hutnika zakończył remont sali widowiskowej. Miejsce to zyskało nowoczesny wygląd, jest bardziej funkcjonalne, polepszyła się akustyka wnętrza, zainstalowano wentylację. Dzięki czemu goście i artyści mogą czuć się bardziej komfortowo. Ośrodek kultury winien mieć coś takiego już sam w sobie na wejściu, że powinien jednak troszeczkę chociażby szokować. My żeśmy na tyle, na ile mieliśmy środków i mogliśmy dokonać tych zmian i fajnego wizerunku, to zrobiliśmy i myślę, że jest to, nawet nie myślę, ja wiem, że to jest dostrzegane, ponieważ kto wejdzie do ośrodka kultury, czy są to młodsze społeczeństwo, czy
czy starsze osoby na spotkania, imprezy, które im proponujemy, oni są bardzo zadowoleni. Oni podkreślają, jak to teraz ładnie, jak to teraz pięknie, jak to teraz... Zresztą no, chyba najważniejsza sprawa, ostatnio brakuje nam biletów na wszystkie imprezy. Modernizacja hutnika pochłonęła około 1 000 000 złotych. Zmienia się też wygląd i komfort pracy biblioteki. Miejsce po muzeum na piętrze obiektu zajęła czytelnia, a w części, gdzie do tej pory mieściła się czytelnia, trwa rozbudowa wypożyczalni dla dorosłych. Dyrektor placówki przyznaje, że zmiany były bardzo potrzebne i dawno wyczekiwane. Borykaliśmy się ostatnio z dużymi problemami związanymi z metrażem, to znaczy z brakiem miejsc. Generalnie była tutaj ciasnota w związku z tym, że muzeum się wyprowadziło, biblioteka skorzystała z okazji i nie tylko zagospodarowaliśmy pomieszczenia pomuzealne, ale także nastąpiły przeróbki na parterze. Czytelnia jest już gotowa. Prace na parterze trwać będą do końca grudnia. Na remont i zakup nowego wyposażenia biblioteka pozyskała pieniądze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inwestycja kosztowała 39 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy stanowiła dotacja z budżetu państwa. To jeszcze nie koniec zmian w tej placówce. Na nowy rok dyrektor zaplanował likwidację boazerii na korytarzach oraz wymianę drzwi do poszczególnych pomieszczeń bibliotecznych. W listopadzie zakończyły się prace związane z urządzaniem nowej siedziby muzeum. Teraz placówka mieści się w budynku przy ulicy Kościelnej. Przeprowadzka muzeum wiązała się nie tylko z przeniesieniem ekspozycji z biblioteki do nowego obiektu, ale wręcz z organizacją placówki od podstaw. W nowym budynku łączna powierzchnia muzeum wynosi ponad 380 metrów kwadratowych. Placówka wzbogaciła się o 3 sale wystawowe o łącznej powierzchni nieco ponad 180 metrów kwadratowych, z czego jedna przeznaczona jest wyłącznie na wystawy czasowe. Ta przestrzeń otwiera nowe perspektywy w działalności muzeum. Miały miejsce już tutaj 3 duże wystawy, zwłaszcza jedna taka prestiżowa kurioza w polskich archiwach państwowych. To dla nas akurat wyróżnienie, bo byliśmy najmniejszym miastem, które tą wystawę gościło. Mieliśmy wcześniej zapoznanie się z pracami, które są wyprodukowane, obrazy u pana Szymona Mikołajczyka w Galerii M. Dotychczas takiej prezentacji publicznej tutaj nie było. Trzeba było udać się do Netboxu. No i trzecia wystawa, którą właśnie w tej chwili widzimy, to współpraca z Nadleśnicy Piaski i Gostyńskim Filatelistami. Sala wystawiennicza ma specjalny system alarmowy. Takie zabezpieczenie umożliwia organizowanie nawet bardziej drogocennych ekspozycji. Na wiosnę zaplanowano wystawę dzieł sztuki z kościoła farnego, pozostających obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W planach muzeum jest też kontynuacja dotychczasowej działalności w zakresie upowszechniania regionalizmu. Już w styczniu rozpocznie się kolejna edycja Studium Wiedzy o Regionie, adresowana do dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, że Gostyńskie Muzeum czynne jest we wtorki i piątki od 10 do 18, w środę i czwartki od 9 do 14, zaś w sobotę od 9 do 12. W niedzielę i poniedziałki placówka jest nieczynna. Więcej informacji na stronie www.muzeum-gostyn.pl. Wiadomo już, kto wybuduje nową drogę, która połączy ulicę Poznańską i Natkanią. Wykonawcę tej inwestycji wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Jest nim przedsiębiorstwo budowlane Drogbud Gostyń. Spółka ta zadeklarowała wykonanie zadania za kwotę 6 600 000 zł. Do kosztów inwestycji doliczyć należy również wartość dokumentacji projektowej i cenę gruntów pod budowę drogi, które gmina musiała nabyć. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Warto podkreślić, że jest to chyba jedno z największych zadań realizowanych z unijnych pieniędzy w gminie Gostyń. Przypomnijmy, nowa trasa stanowi jeden z elementów koncepcji rozbudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego w mieście. Łącznik ma mieć długość ponad 820 metrów. Powstanie też nowa przeprawa mostowa przez rzekę Kanie. Projekt ten przewiduje również zadbanie o bezpieczeństwo, bo będą również w ramach tego projektu wybudowane chodniki, będą również wybudowane ścieżki rowerowe, ale też znajdą się ekrany dźwiękochłonne. W połowie przyszłego roku gotowe ma być nowe schronisko dla psów. Stare nie spełnia standardów.
Budowa nowego obiektu jest już rozpoczęta. Inwestycja realizowana jest w miejscu dawnego wysypiska śmieci w Dalabuszkach. W chwili obecnej jest tam wykonana, doprowadzona jest woda, jak i również przygotowane są wszelkie prace kanalizacyjne polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z prywatnym podmiotem, firmą Wix Filtron, która wzięła na siebie część zobowiązań przy budowie obiektu. Tak jak mamy podpisane w porozumieniu z Wix Filtron, wszystkie prace zostaną zakończone do 30 czerwca. Na koniec magazynu samorządowego zmieniamy tematykę i apelujemy o to, aby dbać o środowisko i przestrzegać przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Przypominać o tym ma również kampania edukacyjna pod nazwą Kochasz dzieci, nie pal śmieci, w realizacji której włączyła się gmina Gostyń. Pamiętając o tym, że niestety ciągle problem niewłaściwego spalania śmieci istnieje. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalając śmieci w normalnych piecach do spalania grzewczego emitują szkodliwe substancje. Są to po prostu bardzo szkodliwe, oprócz normalnych tlenku, węgla, siarki, które powodują kwaśne deszcze, również wydzielają się furany i dioksany. Są to bardzo szkodliwe substancje, które po prostu w niewielkich dawkach mogą spowodować właśnie bardzo groźne choroby, przede wszystkim choroby kancerogenne, czyli po prostu powodujące raka, czy astmę, czy raka nawet płuc. O szkodliwości spalania śmieci i konieczności przestrzegania prawa w tym zakresie mówili strażnicy miejscy podczas specjalnie zorganizowanych pogadanek w szkołach. Dotarliśmy do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Gostyń. Były to szkoły wiejskie i szkoły miejskie. W tych szkołach przeprowadzone zostały pogadanki, które miały na celu dotarcie poprzez dzieci do rodziców z ideą tej akcji. Podczas tych pogadanek poruszaliśmy kwestie związane z ochroną środowiska, aspektami prawnymi. Jako zadanie domowe dzieci dostały informacje, które miały przekazać rodzicom. Informacje te dotyczyły regulaminu utrzymania czystości, segregacji odpadów i gospodarki śmieciowej w gminie. Jednym z elementów kampanii edukacyjnej był konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas uroczystego spotkania w ratuszu. Konkurs miał również na celu zwrócenie uwagi dzieci na problem zagospodarowywania odpadów. Co dzieci wiedzą na temat śmieci? Są niedobre, trzeba je wrzucać do kosza, a nie można palić. Straż Miejska przyłącza się do ekologicznego apelu i przestrzega przed niewłaściwym spalaniem odpadów. W ostatnim czasie mamy ustalonych dwóch sprawców spalania. Akurat się udało dojść dwie osoby, które spalały ogumienie stare w piecu. Ale oprócz tego systematyczną akcją prowadzoną, jeżeli chodzi o kontrolę posesji, podczas której właśnie jednym z elementów jest eliminowanie braku segregacji odpadów, czyli sprawdzamy, czy mieszkańcy segregują, czy posiadają kubły na śmieci. Ogólnopolską kampanię koordynuje Fundacja Ekologiczna Arka. Warto przypomnieć, że za palenie śmieci grozi grzywna w wysokości do 5000 zł.